Dobra, gramy w grę. Dawaj tego Mario. Czy polecasz jakiegoś handhelda? Nie uwierzysz. Nintendo Switch. Jest również handheldem. Okej. Okay. Gdy przerzucam się między konsolami, zawsze zapominam, którym się akceptuje, na której konsoli. To jest dobry wybór postaci. Okej. Okay. Yoshi and Nabbit won't take damage, but they also won't transform with power-ups. Przepraszam, ja chcę grać Yoshi. Nie, musimy mieć real gameplay. Zawsze wybieram Luigi'ego. To jest basic z mojej strony, że wybieram Luigi'ego. Jestem Luigi type guy. Czy to jest bazowane? Oh God, to wygląda bardzo dobrze. Dobra. Tak, słuchajcie, ja nie shiluję. Ja lubię Mario. Ja jestem fanem Mario. I to, że mogę grać w Mario na streamie, jest dla mnie cool, że chciało mi się wreszcie podłączyć kartę do przechwytu. Natomiast uważam, że kierunek, w którym poszli Super Mario Wonder, jest super. Szczególnie, że już New Super Mario Bros. Byłem strasznie wymęczony tym wyglądem. Speedrun? Zobaczymy. Dobra, czekaj, movement muszę zobaczyć. Czy jest triple jump? No i coś nie mogę. Nie, okej, okay. Jest po prostu... Gdy biegniesz przez chwilę, to nagle ci się odpala szybszy. A nie, jest long jump! Czy nie? Nie, to jest normalny po prostu, z normalnego skoku. Tak, bo niektóre rzeczy z tych 3D części przechodzą jakby gameplayowo. Układ oglądałem, to mówił, że pozmieniali względem poprzednich części. Ten movement jest inny, nie? Niż w New Mario Bros. O wiele przyjemniejszy. Mi ta gra bardzo przypomina Rayman Legends i Origins, które uważam, że zmieniły platformówkowy klimat 2D potężnie. Na dobre, na lepsze. I cieszę się, że dużo gier teraz inspiruje się tym. Mi się podobają gadające kwiatki. Dziwnie, że narracja jest w grze Mario. Natomiast fajnie one działają faktycznie podczas poziomów, bo one wskazują, gdzie są jakieś znajdźki. Which I like. Szerokie lore. Jest mały gostek. Czy to jest robak? Czy... książę Florian? Dobrze kojarzę? Czy książę Florian jest robakiem? Mam hot take, że Origins ma ładniejsze arsa niż Legends i ogólnie grał z lepszym flow. Zgodzę się, no. Też mi się bardziej podobało Origins. Nie wiem, czy dlatego, że po prostu przy Legends już miałem prze... O kurde. To jest dobry design. Ja po prostu się zamień w zamek, czemu nie? Czas po pracy z Nintendo, tak? Yeah. Czy... Okej, okay, czy... Słuchajcie, czy cała otoczka tej gry, wizualna i tematyczna, czy ona jest inspirowana Alicją w Krainie Czarów? Czy to jest jakby potwierdzone info? Według mnie totalnie. 100%. Zbierasz jakieś kwiatki, masz zwidy, masz gąsienicę tutaj tego gostka. Ja myślę, że tak. Myślę, że jest duże inspo. Zabrał Zanek, no i co? Trzeba było lepiej uważać. Trzeba było wstawać wcześniej. Znowu Mario musi ogarniać.
Mario, zajmij się sobą. Nie musisz ratować wszystkich. Właśnie, jest też Wonder, że Wonderland. Ja nie kupię konsoli Nintendo Switch z jakimś fajnym kodzikiem od generatora frajdy. Ej, zagadam do nich. To by było fajne, gdyby można było coś takiego. Dobra, dawaj mi tę grę. Ten ekran świata jest ładny. Lubię wygląd teksturek w grach Nintendo z tych od nich. Uważam, że to, co odwalili w tych gierkach z Yoshim i Kirbym, które były takie włóczkowe, to oni tam się po prostu tak naskilowali. Wszystko ma teraz po prostu każda struktura taki przyjemną taką fakturę wizualnie. Muszę ochotę to dotknąć i miziać. Czy to są obiekty 3D? W sensie te modele gracze? Czy to są sprite'y? Bardzo ładne. W sensie, że wysokiej jakości sprite'y, czy to jest... Nie, to jest chyba obiekt 3D normalnie. Mądre zdjęcie tych nowych gierek z Yoshim, tylko dodają dobrego gameplayu, tak. Ja lubiłem te gry z Yoshim. Generalnie jestem Yoshi Enjoyer, więc... Platformowy od Nintendo. Z jakiegoś powodu mają to renomę, no. Takie. Nie wiem, czemu zbieram wszystkie monety. To jest kontrowersyjna moc, której naglądałem się rzeczy w internecie. Hell yeah. Okej, można wziąć na później moc. Dobra. Ładujesz wodę, strzelasz. Spoko. Jakie są najlepsze power-upy w Mario? W sensie, mam wrażenie, że... czapka z Mario Odyssey jest po prostu peak. Peak game design, peak generalnie gamingu, po prostu. Czy gumby się na mnie patrzą, kiedy podchodzę? A, reagują na mnie. Widziałem strach w ich oczach. Podobało mi się to. Ale to jest dziwne uczucie trochę. W sensie świetne, bo masz... te poziomy są zbudowane tak typowo jak... poziomy w 2D Mario. Takie bardzo bloczkowe. Ale jednocześnie ta grafika jest o wiele bardziej... Tak jak mówiliśmy o tych Raymanach, że są bardziej takie, nie wiem... nie, że naturalne, tylko takie organiczne te poziomy są. Ale lubię tą bloczkową budowę, bo ona pozwala na o wiele więcej takich technicznie ciężkich platformowych segmentów. Czapka do latania starego Mario. Mario 64, czapka do latania to był peak. Bo można było sobie gdzie chcesz polecieć. Okej, okay, właśnie wziąłem Wonder Seeda, który przemienia każdy poziom. I dodaje jakąś dziwną nową mechanikę na każdym poziomie i do tej pory jak grałem, grałem z znajomym, no to każdy z tych poziomów miał zupełnie inną mechanikę, one się nie powtarzały, co jest... To jest dużo roboty, było super. Dawaj fioletowe. Nie z 64? Latająca czapka była z 64. Czy pojawiały się później? W Galaxii było w Cut Content na pewno. Czapa. Czy to był robak? Tak, to był robak. No i na każdym poziomie jest te Wonder Seed do znalezienia. I niektóre są bardzo ciężkie do znalezienia, co aktywowało mi mocno neuron. Podoba mi się to. Czy jest jakieś fabularne wyjaśnienie, dlaczego Luigi ewoluuje słonia? A czy masz dziecko w sercu? No właśnie, ja bym się nad tym zastanowił. Mm.
Nie, yeah, zrobili mi screenshota i wysłali. Z mojej mniej korzystnej strony, ale dobrze. Dobra, wszystkie mamy. Jezu, jaki to jest bait na mnie. Jak masz wybór poziomu, nie? I masz pokazane, czy wszystkie znajdźki są znalezione już. I tu widzicie, że dwie nie są, nie? Ja muszę mieć 100% w każdym poziomie. Nie potrafię inaczej. Jak ja kończę poziom, widzę, że czegoś nie znalazłem, to wracam od razu do niego. Czy z naukowego punktu widzenia słoń Luigi ma sens? Dobre pytanie. Let's go. Chyba dobra animacja. Muszę ogarnąć co, bo mamy w ogóle, mamy złote monety, klasyczne, mariowe. Mamy fioletowe monety, one mi się kojarzą z tym, że w Odyssey można było kupować za nie ciuszki, za podobne fioletowe, więc oczywiście od razu jak je widzę, to muszę je zbierać, bo małpi mózg, aktywacja. Ale nie mam pojęcia co robią, będę musiał zaraz ogarnąć. Okej, tam z tyłu da się wejść na pewno. Yeah! Uwielbiam zmianę dźwięku, gdy to się dzieje. O! Oh. Hell yo. Hell yeah. Możesz niektóre Wonder Seeds za nie kupować. A faktycznie, ponieważ Wonder Seeds odblokowują przejście do kolejnych poziomów, więc można sobie dokupić Wonder Seeds w sklepie. Co jest według mnie trochę pójściem na łatwiznę. Ale to chyba nie jest tak, że one zastępują jakby. Jak chcesz mieć 100%, to i tak musisz zrobić wszystkie, nie? Oj, źle wszedłem. Jak ty jesteś w ogóle Mario wariatem? Grałeś jakieś inne 3D poza Odyssey'ą 64? Ja grałem we wszystkie Mario, jak istnieją. Znaczy nie we wszystkie, nie grałem w te na Game Boyach. Nie grałem w Mario Worldy. Mario Landy, przepraszam. No tak, grałem w Super Mario Bros. 1, tak. Grałem w Lost Levels. Grałem w dwójkę amerykańską. Grałem w trójkę i trójka jest moją ulubioną, moim ulubionym Mario 2D, ponieważ Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3 na Game Boy Advance. Tak to się nazywało. No i to był peak, nie? Moja ukochana gra. Super Mario Land nie grałem. Super Mario World, przepraszam. Nie grałem za dużo. Poznałem o wiele później. Nie miałem na czym w to grać. Później Mario 64 to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie ograłem, gdy miałem możliwość gry na Nintendo 64. I no, bardzo dobrze wspominam. Jakoś te pierwsze momenty, rozkminy tego, jak powinna grać, wyglądać gra 3D, i oni po prostu poszli w te takie zamknięte poziomy, które są otwartymi światami jednocześnie. Nie wiem, przemawia to do mnie bardzo, dlatego Super Mario Odyssey mi się też bardzo podobało. Co potem? Mario Sunshine trochę grałem na Wii. Bo Wii odpalało gry z GameCube'a, więc... I to było spoko, ale jakoś mi super nie siadło. Jednak po Mario 64 za bardzo miałem takie, że jest trochę za bardzo formulaiczne dla mnie. Że tak motyw po prostu, o, Mario na wakacjach. Dobre gameplayowo, bardzo, ale jakoś nie ten, nie siadło mi za mocno. I później było Galaxy. Galaxy było powodem, dla którego męczyłem moich rodziców o Wii. Bardzo. Bardzo męczyłem. O, czekaj, hold up. Inaczej pamiętam Little Shop of Horrors. Mówiliśmy coś o Raymanie, nie? Co prawda, dzięki Greg Bemani. Ale na Switcha też jest może kiedyś jakiś Crash Bandicoot? Czemu nie? Uśmiechnięta buźka. Przekraszowy nigdy nie byłem. Ale jest na Switcha faktycznie. Ten nowy.
To było cute. I każdy poziom ma taką mechanikę. Zupełnie jakby stworzoną, skrojoną pod ten poziom. Uważam, że to jest super. Czekaj. Da się tu wejść? Nie, tu będzie jakiś sekret. Yeah! Wiedziałem. Dobra. Czekaj, mogę sprawdzić. Jeszcze jednego Wonder Seeda mamy do znalezienia i później ending, no to będzie dodatkowe. O Jezu! Czekaj. Nie, musi być na ten. Czekajcie, nie znalazłem jednego Wonder Seeda. O. Gostek. Podoba mi się to. Czekaj. Muszę wrócić. Sorry. Mój mózg mi nie pozwoli skończyć poziomu bez Wonder Seeda. Te kwiatki, one generalnie są w miejscach, które podpowiadają trochę, gdzie może znaleźć się jakaś rzecz. Jeśli płacą ci za granie w to, mrugnij 15 razy. Ale oni mi płacą za granie w to, dlatego jest... Gdyby nie płacili mi za granie w to, to nie miałbym hashtag reklama w tytule. Tylko, że kocham Mario, więc... to jest to. To jest... Takie rzeczy to ja mogę robić. Żałuję, że wcześniej odpalałem gier Nintendo na streamie. W sensie, wiadomo, wymagało to karty do przechwytu, a ganiacie karty do przechwytu wymagało ode mnie zrobienie czegoś. Dostaniesz na końcu go? No nie, ale... Aha! A, bo to jest finał... Dobra, rozumiem. Finałowy, faktycznie. Źle zinterpretowałem. No i Tears of the Kingdom odpalałem kiedyś. Do którego też bym w sumie wrócił, bo tam dużo jeszcze rzeczy nie... Znaczy, ukończyłem całość, ale nie zrobiłem wszystkich szrajnów, które bardzo lubię. Więc w sumie może jakieś czyszczenie szrajnów na streamie. Może jest dobry pomysł. Dobra, robimy 100%. Niedługo powinien być poziom, z którym mieliśmy problemy, jak ostatnio w to graliśmy. To jest dziwny poziom. Zobaczcie reakcję tego gostka. Jakby... Luigi, czemu go gonisz? Luigi, on się boi, Luigi! Nie, Luigi! No takie zanimowali, tak? Jakby co ja mam powiedzieć? Myślę, że Luigi ma kompleks. Młodszego brata. Znaczy, ma, bo to jest jakby część lore. Luigi's Mansion 3. To była gra. O kurczę, ale mi się przypomniało teraz. Podchodziłem bardzo sceptycznie, bo nigdy w Luigi's Mansion nie grałem. Ale trójka jest zbudowana... To jest jak dobry survival horror, nie? Znaczy nie był straszny, bo jednak jest to Luigi's Mansion. Natomiast miał... O, czekaj, bo tutaj jest zaschły kwiat... O, mój zamiokulkas. O! To. On jest w grze. Muszę iść po moc słonia, wrócić. Albo znaleźć gdzieś. O, to też mogę rozwalać. Dobra. Znaczy też w nich coś jest. Dobrze wiedzieć. Dobra, zostawmy. Znajdź moc słonia, bo jak nie, to będę restartował poziom. Bo jestem perfekcjonistą. Dawaj to. Nie potrzebujesz tego. Ja potrzebuję pieniędzy, jestem człowiekiem. Nie potrzebujesz pieniędzy, jesteś tylko zwierzęciem. Nic z tym nie wiesz, co z tym zrobić. Myślisz, że tak, jest kup sobie. Tylko, że przykład zostawiłem.
kwiatek już nic nie mówi. Muszę wyczajać, gdzie są. O, tu będzie pewnie Wonder Seed. A nie, 10 minut. Okej, czekaj, bo tu jest. To trzeba na sprytnie zrobić. Yeah! Ja bym go wcześniej rozwalił, to nie mógł tego zrobić. Jeszcze te, dawaj. Wejdźcie. Dobra. Czekaj, co? Jest ten obrót z New Super Mario Bros. Czekaj, to zmienia wszystko. On jest super. Jest pokręcony. Szukam dużo słów zastępczych, okej? Okay? Uczę się mówić piękniejszym językiem. Kupisz czegoś nowego? Dokładnie. No i to git. Tak chomik zwierz. Nie jak to zwierz, natomiast jest to chyba nowy przeciwnik zupełnie, co jest super, bo to, co, na co według mnie New Super Mario Bros. Cierpiało bardzo, to brak nowych przeciwników. Dużo odgrzewanych po prostu, a zapodaj coś nowego Miyamoto. Czekaj, czy on może rozwalić? Jak może? Może go zbejtuję, żeby w to strzelił. I wtedy to rozwali. Yeah! Ty, ja jestem genialny. Ile ja mam IQ? Kurde, gdybym to sprawdził kiedyś w jakimś teście. Ciekawe, co by wyszło. Był słoń? A, i w ogóle, też z ciekawostek. Super Mario Wonder jest chyba pierwszą grą Nintendo, gdzie głos pod Mario i Luigi'ego podkłada nowy aktor głosowy. Ponieważ pan Martinet poszedł na emeryturę. Mariową emeryturę. I jak są wasze opinie na temat nowych głosów? Według mnie działa. Według mnie? It's good. Według mnie? Tysiąc razy lepiej niż film Mario, tak? Oh yeah. To ja głupi jakiś. Czy oni mi... Nie! Okej, okay, dobra. Dobrze, to jeszcze raz. Czy polecam grę Super Mario Bros. Wonder do grania? Bez żartów, tak. W sensie... To jest powrót do formy? Znaczy powrót do formy, nie wiem. Nie wiem, czy może być powrót do formy w serii, która ma cały czas formę utrzymaną. Natomiast to jest na pewno coś, co po New Super Mario Bros. Bardzo potrzebowałem. Czy grałem w Undertale kiedyś? Grałem. Lata temu. Zanim było wiralowe, słuchajcie, grałem w Undertale, tak. A kiedy było już trochę dość popularny, grał. Najgorsza główna część Mario. Najgorsza główna część Mario. Pewnie któryś New Super Mario Bros, ale właśnie przez to, że jest. Że było ich tyle takich samych, nie? W sensie. To były dobre gry, ale mi po prostu się. Chciałem czegoś nowego. A to była generacja, nie, 3DS-ów. Chyba był taki wtedy taki pik, że już było tyle New Super Mario Bros, że ja już nie ogarniałem, co się dzieje. Natomiast Mario Wonder to jest... How it should be done. New Super Mario Bros 2 na 3DS-ie. No, coś tego typu czasu. Czy to było to, co było takie... był taki...
nacisk na zbieranie monetek. To była dwójka. Tak, to chyba to było w takim razie. Gold. Tak, tak. No, no to mi tak nie siadło. Mario Galaxy 1 czy 2? Obie. Nie, według mnie one się wypełniają super. To jest jakby dla mnie jedna gra w mojej głowie, tak naprawdę. To jest po prostu idealny sequel. Według mnie. Nie zastępuje jedynki, tylko po prostu buduje na niej i... A jedynka i tak już jest genialną grą, więc... Którą też doceniłem w ogóle po jakimś czasie, pierwszy raz się od niej odbiłem. Wróciłem do Super Mario Galaxy i wtedy już jakoś tak kliknęło. Nowy Raptor Unlock. Yeah! Dziękuję, Lincoln. Zmienisz postać? Okej. Okay. Zobaczmy na postać. Opinia o Dr. Mario. Pik giera Puzzle Game. Na równi z Tetrisem? Nie, no trochę niżej niż Tetris. Jakby, nie oszukujmy się, Tetris to pik. Ale Dr. Mario jest bardzo dobrym puzzle gierką. Dobrze, ale nie krzycz na mnie więcej. Zmienimy postać. Kogo bierzemy? Peach. Ok, Peach czy Daisy? Widzowie. Ważny wybór. Yoshi? Ok, tylko że on jest na tym trybie łatwym. A ja jestem pro graczem. Sandysia, dziękuję bardzo. Ankieta? Dobra, robię ankietę. O której zacząłem grać w Mario? W sumie powinienem to sprawdzać. Dajcie chwilę. Zobaczę, której była zmiana nazwy streama. 21.20, dobra. Dobra. Działa. Jest taki jeden farpie na Twitterze, który on serwis jest najnormalniejszym kontem gamingowym, ale jak wejdzie się w jego lajki, to jest tam od cholery Questionable Daisy fanartów. To czekaj, to jest ten, to jest jakiś gimmick account twitterowy, prawda? Kojarzę to, bo widziałem masę jakichś inside joke'ów na ten temat na Twitterze. Się zastanawiałem, o co chodzi. Ja jestem Peach Enjoyer. Ja jestem basic. Nie świetla się ankieta? Świetla się. Ale widzę, że... Ej, Peach wygrywa. We had a plant called around the house over there. Dobra, wonderami odblokowujemy kolejne poziomy. Spoko. Zrozumiałe, lecimy. Dawaj ciężki poziom. Ja bym chętnie zobaczył jakiegoś nowego villana w Mario. Takiego nowego, nowego. Wszystko w porządku, bez przesady. Bo lubię Bowsera, nie? Natomiast czasy, kiedy w Mario się pojawili zupełnie jakiś inni odjechani bossowie. Zakładam, że to jest taka też kwestia tego, nie? Brandingu i marketingu, że jednak, no musisz mieć tego Bowsera, nie? A jakby zrobili grę, gdy grasz razem z Bowserem. Ty, w sumie były te Mario Luigi Superstar Saga. Bardzo dobre gry. Tam chyba był motyw, że z Bowserem współpracowali. O, to jest ciekawe. W tej grze są perki.
jako badże, który można wybrać i ma się umiejki różne, zależnie od badża wybranego. To jest tak dziwną rzeczą do dodania do gry z Mario, że bardzo mi się podoba. Parachute cup. While mid-air press E to shake the controller to open your hat. Shake the controller? Czasem zwierzęcie? Czekaj. Ło, to działa! Dobra. Okej, da się. Lecimy. Źle wcisnąłem. Jak coś zebrałem wszystkie monety, okej? Okay? Nie wiem, że mi się nie udało. Kurczę. Mario Luigi Superstar Saga było tak nieoczekiwanie dobrą grą. Tak, zgadzam się, że powinno użyć sukni albo parasola. Okej, okay, otwiera nam się trochę świat wreszcie. Może zacząć brać cięższe poziomy. Oj, gdzie mnie? Jak głupi? A, jak głupi. Znowu to zrobiłem. Ja podwójnie głupi. Dobra, wracamy. Difficulty 1. Difficulty 2. Speedrun. Robimy speedrun. Czy Paper Mario to najbardziej niedocenione Mario? Nie, Paper Mario ma ogromny following. Są bardziej niedocenione części Mario. Lecimy speedrun. Już? Pff. Panie Miyamoto. Czy pan mnie obraża? Paper Mario ma hate following, szczególnie na nowsze części. Okej, okay, nie śledzę niestety Paper Mario, więc... Ale wiem, czy nie szykujesz teraz remake przypadkiem? Któregoś Paper Mario? Dobra, lecimy. Da się je zamić. To jedyne, co wszyscy lubią, co się zgadzają. A jak to jest z tym Paper Mario? Czemu tam jest tyle hejterów tego? Czy to jest tak, że oni... Że te gry mają jakieś decyzje gameplayowe? O nie! Powinien był zbaitować tego byka, że mi to rozwalił. Dobra, muszę pamiętać, że to zrobić później. Tutaj. No co się gameplay zmienia? Okej. Okay. Jest, tego co pamiętam, można baitować, że podskakiwały. Więc niech one wrócą i to zrobimy. Jaka jest wasza taka ulubiona gra Nintendo? Taki peak. Totalny. Ja chyba Mario Odyssey. Jakby... Jakoś... Nie... Ach. Tomodachi Life? Miał być sequel, nie? Wii Sports. Ej, stream z Wii Sports. Ale tego z tym. Z tym dodatkiem do Wii. Do tego, do kontrolera. Wii Motion Plus, pamiętacie to? To była śmieszna rzecz. Czekaj, jak go zbaitować, żeby on podskoczył? Skacz! Kurczę. Breath of the Wild, najlepsza gra w historii, jedyny open world, który tak naprawdę lubię. No Breath of the Wild jest bardzo dobre. Coś nie umiem ich zbaitować. Dobra. Eksperymenty, robimy to. Ja muszę mieć 100% w tej grze. Ta waga do Wii Fit? O Boże. Ja pamiętam, że jak ja chciałem przekonać rodziców do tego, że Wii jest totalnie czymś, co powinniśmy mieć w domu, to ja się mówiłem, że zobacz, tu jest taka waga do gier takich sportowych, to jest bardzo zdrowe. To jest takie zdrowe granie, nie takie niezdrowe granie, jak ja siedzę przed tym komputerem. Naprawdę.
No, teraz bym... Po tej porze już bym testu IQ nie zdał. Dawaj, byku! Let's go. Jeszcze troszkę. Fuck. Dobra. Jednak nie całe IQ. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Spoko. Czekaj, mogę cię... Dobra, wróci. Nie spodziewałem się go tam. Mamy to. Wiemy, jak Peach biega. Z tymi rękoma tak. Jesteś stupid. O Boże. Staram typa. Rozwalamy. Słuchajcie, zrozumiałem podstawową mechanikę gry. Wow, jestem genialny. Czy miał ktoś okazję grać na Virtual Boyu? Ja miałem. A! Jestem przyklęty od razu. Nie pograłem długo, ale miałem okazję spojrzeć w Virtual Boya. Spojrzeć w nicość, a nicość spojrzała we mnie. I... Okej. Gzibik. Nie, odbiło tam tego jednego. A, shit, mogłem zrobić combo na niej. Kombo na grzybie. Dobra. Ten gostek musi podskoczyć. Podskocz, podskocz! Uuu, ale go zbejtowałem! Jestem geniuszem. Najlepszy. Lecimy. Tam na dole coś było. Ale już nie wróciłem po to? Okej, okay, dobra, trzymajcie. Jestem gdzieś daleko poza finiszem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, mamy to, dobra. Yeah! Przyjemnie, prawda? Zapnąłem tak, no dobra. Spróbuję... Ominąłem jeden! Lecimy jeszcze raz? Czy kolejny? Myślę, że kolejne możemy tutaj wrócić, ale to mnie boli. I to tak po środku jeden zostawiliśmy. Jak do tego doszło? Jak mogłem do tego dopuścić? Jeszcze raz. Jeszcze tylko jeden sub i masz Partner Plus. Właśnie chyba się udało wbić, bo to ostatnio było aktualizowane przed streamem. Więc teraz zakładam, że w czasie tego streama ten jeden punkt na pewno wbił, za co wiem wam bardzo dziękuję. I właśnie zostałem. Więc, kurczę, udało się tego Partnera Plus wbić. Trochę się nie spodziewałem, że to się uda. Bardzo mi miło. Muszę odsunąć tego gościa, bo chcę... To prawda? Daj umiejkę. Dobra, to już mieliśmy. I mówi, że ja też dałam bez Prime dziś. No to w takim razie na 100% udało się to wbić. Co twoi najlepsi widzowie dostaną nagrodę? Fantastyczny stream? Nie wiem.
Słuchajcie. I've been thinking. Trzeci slot? W tygodniu? Na streama? Nie obiecuję. Nie obiecuję. Wyślę głośno. Ale fajnie mi się ostatnio streamuje. Tylko pewnie... pewnie zaczynałbym i kończył wcześniej wtedy tego streama. Byłby taki dodatkowy. Powiem wam, że chodzenie wcześniej spać... underrated. Natomiast dodatkowy slocik. Szczególnie, że jak mam teraz współpracę, jakieś mi się pojawiają. Jak już mam tę współpracę, to też chyba spoko, żeby i tych godzin streamowych było więcej, tak? Okej, to już zdobyliśmy. Dobra. A tak, bo my przecież polecieliśmy od razu tak przed siebie na tym jednym... Co? Dwa dni do śmierci? Dawaj. Oh my god. Co my tu mamy? To było przerażające, bo jest jakieś creepypasty. Po prostu trzy wychodzi. Co trzy? Domyśl się. Miyamoto. Ty to wariat jest. Teraz poprałem, bo nie mam teraz jak zdobyć tych... A nie, może tym gostkiem to zdobędę? Czekaj. Tylko muszę go zbaitować, żeby tutaj się... Hej! Okej, teraz w prawo. Dobrze, dobrze. Nie musiał to być profesjonalny gameplay, tak? Nintendo powiedział tylko, że się dobrze bawił. I bardzo dobrze się bawię. Nie muszę być przy tym profesjonalistą, okej? Okay? IQ spada z każdym... z każdą minutą. Ty, to trzeba jakoś... Mogę to... zrobić. Jak zbaitować tego byka? Żeby tutaj przeszedł i mi to rozwalił. Czy miałem okazję zagrać w Rayman Legends na Wii U? How it's meant to be played? Tak. Bo właśnie, to jest śmieszna historia, ale Rayman Legends było, dobrze mówię, ekskluzywem na Nintendo Wii U. Na początku. Później nie. Później zrobili porty, ale... A miał tą fajną mechanikę, że się Murphy dało robić, przesuwać rzeczy na mapie. Za pomocą tego touchpada. Czy nie wyszło od razu na Vita? A może? Podobną mechanikę można było osiągnąć. Ale wiem, że na pewno, że na Wii U było głównie reklamowane. To... Ale mnie zbaitował. Geniusz. Nie wiem, jak go tam zbaitować. Ja mam za mało IQ. A, tego mogę zbaitować tutaj. Chodź. Misia. A faktycznie, na Switchu też teraz działa, bo przecież ekran dotykały, więc... To jest... O! Dobra, mamy go tu. Więc na Switchu też Rayman Legends. The way it was meant to be played. Huh. Ej, nie, gdzie jest ten Wonder Seed? Musimy go znaleźć. Nie jestem wystarczająco sprytny. She's so small. Takie małe rączki. Dobra, trzeba sprawdzić wszystkie rury.
ten werbelek przy uderzeniu tyłkiem. A, przeurocze. Może tu? Nie, to już było. Aha. Może tu gdzieś? Zakończenie poziomu normalnie jest. Tak, ale to już mamy. Trzeci. Aha, bo wy nie widzicie, bo kamerka zasłania też. Czekajcie, muszę przesunąć kamerkę. O. Widzicie? Są dwie różne flagi. To jest zbyt mądre dla mnie. Nie pomyślałem o tym. Faktycznie! Dobra, idziemy po tą drugą flagę. Idziemy. Nie odejmujcie mi IQ! Proszę. To jest coś od życia. Okej, okay, za to możecie. Dobra, lecimy do finiszu i zabijamy. Kolejny poziom trzeba robić. Patrz, jaki speedrun strac. O, jak się tego, tej czapy używa zbyt długo, to się wytraca prędkość. Ja mam pomysł. Eksperymentowałem ostatnio z czymś. Nowy sposób. Nowy sposób rejestracji gameplayu i emocji w oczach streamera. A czekajcie, dajcie mi chwilę, muszę przygotować to. Zrobimy tak. Okej. Okay. To jest tak, zrobić to tak, żeby mi się to nie wszystko nie popsuło. To działa? Okay. Dobra. I teraz... Myślę, że on się spodoba. Tylko muszę... To jest po prostu nowy sposób używania kamerki, nie? Dzięki któremu jest się taki bardziej imersywny? Podpatrzyłem to u kogoś i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Okej. Okay. Jak widzicie, kamerka jest teraz przytwierdzona do mojej głowy i możecie teraz obserwować emocje w mojej twarzy, jak również ruch moich brwi oraz moje reakcje na gameplay. Okej. Okay. Moje mikroekspresje nigdy nie były bardziej widoczne. Czekajcie. Wy se brwi wyreguluj. Wiesz co, zazwyczaj nikt nie patrzy na nie z takiej odległości? I love Mario. To co, gramy? Okej. Okay. Czekajcie. Potrzebuję więcej kabla. Okay. I'm locked in. Dobra. Oo! Okej. Okay. Eye tracking mapę można zrobić, tak.
Dobra, teraz lecimy do tego finałowego... finałowej flagi. Mówiłem, że będę próbował czegoś nowego. Dobra, teraz jak to zrobić, żeby wyskoczyć jak najwyżej? Skomplikowane. Ale te F4? Jak to się robi na padzie? Jak to się robi na padzie? Gałki? Pff, no właśnie. No i tu się różnimy, tak? Ponieważ D-pad ma lepszą sterowność, kontrolę i generalnie lepiej, nie? D-padem, ja myślę. Nie trzyma się ta kamerka. Ale cieszę się, że tego spróbowaliśmy. Zaraz wróci na swoje miejsce, nie martwcie się. Niech zostanie tak, tylko muszę to lepiej przytwierdzić. Następnym razem postaram się umieścić... Wybaczcie. Ters Jager, dziękuję. Okej, okay, musicie wrócić tutaj. Coś nie tak. A,
Sorry, zapomniałem. Dobra, już git. Crikey. Wracamy. Dobra, teraz serio chcę przejść ten poziom. Okej. Poważny gameplay z mojej strony w tej chwili. Muszę usiąść po graczowemu, czyli się rozwalić na fotelu. Wiecie co, chciałem zrobić czegoś nowego. Kamerka do góry nogami rozmazana. No jest to coś nowego, nie? Czy nie? O, shrimp position wchodzi, słuchajcie. Konkret. Dobra. Książka PRL i FOS z tyłu, czytałeś w całości? Dobre? Tak. Czytałem w całości. Ona jest o sprawie UFO Zemlicina. I dość szczegółowo wchodzi jakby w całą tą sprawę. Uważam za bardzo dobrze przeprowadzony, wykonany research i dobra robota dziennikarska. Pan Bernatowicz nienawidzi tej książki. Myślę, że to jest dobre polecenie też. Ej, teraz serio się skupiam, ok? I'm locking in. For real this time. I'm locking in. I'm locking the hell in. Przyda mi się jakaś umiejka. Wtedy się nie musiałem martwić o to, że na jednego hita schodzę. Ta teoria o hipnozie trochę yikes, mówi Rins. No właśnie, nie, jakby jest to jakaś hipoteza, nie zgadzam się co do niej. Prawda jest taka, że ciężko jest stwierdzić do końca. Najprostszym rozwiązaniem jest to, że zostali wszyscy wkręceni i tyle. Hello? Dobra, lecimy. Pro gameplay! No, widzicie? I to jeszcze ze 140 punktami IQ w zapasie. Plus 1 IQ? A dziękuję. Dziękuję. Jak jest 135? Co ty gadasz? Miałem 140 przed chwilą. Okej. Okay. Coiled plant. Aha, bo możemy teraz pokazać. Nie, chcę więcej. Teraz chcę zrobić ten poziom. To było Underseed do zrobienia. I difficulty 2. To nie jest poziom twojego dziadka. Czy do końca streama do gierki Nintendo? Nie, do 20. Czekaj, od której zaczęliśmy Nintendo? O 21. 20. No to do... Dwie godzinki chciałem zrobić. Czyli do 23.20. I potem odpalam jeszcze jakąś gierę na pewno. Chcę zrobić tak, żeby były dwie godzinki. Myślę, że to jest dobry konkret. Karaoke? W sumie? Możemy się powspinać. Będziesz jeszcze zaglądał na Minecraft Gurgo Server. Gadałem z Gurgim o tym, że bardzo chętnie. Gurgi powiedział, że za jakiś czas, gdy pojawi się już więcej rzeczy na serwerze, to bardzo chętnie mnie oprowadzi ponownie. Natomiast teraz... no, się skupiam bardziej na tym, żeby ogarnąć jakie mody wybrać na... Spokojnie na czacie, ok? Teraz... Dobra. Co chciałem powiedzieć? Zapomniałem. Chciałem powiedzieć, że no, będziemy grać z Kasią w Minecrafta dalej, więc wybieram właśnie jakie mody byśmy zainstalowali. Jakiś texture pack chciałem fajny. Stay True to jest najlepszy texture pack do Minecrafta. Change my mind. Zapraszam do dyskusji. Żartuję, nie zapraszam. Ło, widzicie? Udało mi się wreszcie tego suchego... tego... suchego kwiatka podlać. Herobrine? Mod? O Boże. Nie. Czy granie na modach nie będzie trochę overwhelming dla osoby, która nigdy nie grała wcześniej? Wiesz co, myślę o takich modach typu... mebelki?
nie jakieś gameplayowo zmieniające mocno. Po prostu więcej itemków. Yolos, dziękuję. Gregtek? A co jest w Gregtek? Co jest w tym modzie? Nie wiem. Czy wiecie, że Minecraft jest na Switchu? Polecam. Jest to piękne. Create mod? Bardzo lubię create mod. Da się go wcisnąć? Ty czy w praktyce zmieniasz wszystkie boki Minecraft na lewo? Brzmi dobrze. Chisel and Bits też jest spoko. Ej, wiecie co mi się marzy trochę? Co do grania ze streamerami Mario Kart z Dominikiem i jeszcze kilka osób zaprosić i zrobić taki turniej, taki sprawdził, taki, bo ja chcę ich wszystkich zniszczyć. To jest ta jedna gra, co ja jestem dobry w nią. Więc miałbym szansę. Tutaj przegrasz jeszcze, ale by było głupio, no. Trochę byłoby głupio faktycznie. Przegrasz jeszcze? Nie przegram, jestem dobry. Arbas mi to spodoba. W ogóle Arbas teraz robi turniej CS-a dwójki. Na ogłoszeniach jest ogłoszenie z tego co widziałem. Zapraszam do zapoznania się, jeśli jesteście Counter-Strike'owymi świrami, bądź jesteście zainteresowani wzięciem udziału. Przejdź sobie. Kaopek Mario Kart brzmi aż za dobrze. No, ej. Sprzętem by się fajnie grało. Myślę. Geniusz? Czy nie? Geniusz. Widzicie? Znam takie mechaniki, wiedzieliście o tym? Tego w złą stronę chyba go stoczyłem. A! Uciekł skurczybyk. Cześć, Mario Kart z streamerami, jak każdy robi impression postać, którą gra. Ja zawsze gram Donkey Kongiem. Normalnie. Uspokój się. Nie znieważaj mnie. Ej, tu jest bloczek do zbicia tą kupą. Kupa to oficjalna nazwa tych żółwiów. Kupa trupa. Tak się nazywają. Przez dwa O obie te. Kupa trupa. To nie jest żart. Musisz DK rap? Yes. Muszę, to prawda. Pa! Geniusz! Ten człowiek jest genialny. Nie przeczytałem całej tej pasty, ale przeczytałem pierwsze dwa zdania i sam koncept. Minus 1 IQ. Interlinked. Tu są dwie, tak, tu są dwa Wonder Seedy, więc zrobimy ten i później finałowy i mamy 100% na tym poziomie. O Boże, dobra. Spokój, halo. Oh my god. Ten jeden dwulatek w sali z kulkami. Yeah. Let's go. Czemu gra Voices of the Void? Mówiłeś, że też byś zagrał. I pytanie, czy grałbyś całość, tylko byś obczaił, bo wydaje się dość długa. Zobaczyłbym, jakbym wajbował z tym. Generalnie, słuchajcie, jeśli chodzi o współpracę z Nintendo,
to jak będą jakieś nowe tytuły Nintendo się pojawiać, które mnie interesują, totalnie będziemy ogrywać je, myślę. Czy niekoniecznie w całości, albo należy obczaić, myślę, że to jest to. Dają mi gierę, to kurczę. Tier lista wszystkich przeciwników Mario Wondera, tylko pod względem tego, jak bardzo są hot. To są właśnie popłuczyny czy, dyskusji, czy Mustang z Dzikiej Doliny jest zbyt hot. Wonder Token Tunes. Dawaj to. Fajne są te poziomy takie dodatkowe. Oh. Jeden z najlepszych motywów muzycznych z Mario. To jest World, tak. Journey Together? Hasło Wi-Fi. A, bo mogę, no tak, mogę grać. W tejże jest co-op. Również online. Odpalamy online? Odpalamy. Tylko nie wiem, jakie mam Wi-Fi. W sumie, bo tutaj mam najczęściej kompa podłączonego do LAN-u. Ale powinno działać git. Jeśli nie będzie działać dobrze, to podłączę tym razem LANa do Switcha, bo można podłączyć Ethernet do Switcha, jak coś. Username is another play data, such as points, and may be visible to other player during online play. Ok. Connect. Jezu, ale mam wspomnienia łączenia się na Nintendo DS z netem. Co to za duchy Luigi i Mario? Jezus i Boogie. Jezus, Boogie i Sean grają sobie. Tam, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to idę. Kto to jest? Wracaj. Hejmo. Hejmo. Hi there. Poplin Shop. Aha, tu można kupować rzeczy, dlatego tutaj siedzą. Dobra, co ja chcę kupić? Coin reward. Earn coins for defeating enemies. To jest badge, ale już mamy ten badge. Z lataniem na czapce, on jest lepszy według mnie, więc nie biorę. Wonder Seed. Okej. Okay. 100 monetek. One Up Mushroom. One Up Mushroom Set. I Standy Surprise. Nic nie biorę. Lecimy dalej. Hej, Sean. Sean, co robisz? Sean? You okay? He's just happy to be here, okay? So happy. Mountaineering. Dobrze. Difficulty 1. Spoko. To jest robak. Hold Y and move to dash, reach the goal before the racing wiggler. Okay. Pewnie speedrun. Pato. Shit. A to nic. Nadrobimy. Jestem szybszy. Jestem prawdziwym graczem. Nie wiem co.
To przyspiesza. Shit. Nie. Mogę przegrać z NPC-em. Wiecie, ile to kosztuje punktów IQ? Yoshi reached the goal. Okej, okay, good for him. A gram zresztą tu inne gostki są, faktycznie. Oh my god. Nie zbierajcie moich punktów IQ. Jeszcze raz. Ja miałem taki pomysł, patrzcie, bo ja chciałem tak, że już biegnę, nie? O, teraz się udało. Się rozpędza od razu. Okej. Jakiś checkpoint. Czekaj, co? Czekaj, co? Czekaj, 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 czekaj. To dobrze słyszę? Gdzie są te boostery? Muszę jeszcze raz ten booster złapać. Coś się śmiesznego dzieje. Nie. Niemożliwe. Muszę przyciszyć. Kompletnie. Czy wy to słyszycie? On odtwarza dźwięk na kontrolerze za pomocą wibracji. On nie ma głośnika. On po prostu wibruje. That's cool. Fajne. Zastanawiałem w ogóle, skąd ten dźwięk, co się dzieje. Wiimoty, nie? Miały głośniczki, ale ten... Nie zmienia tematu, przegrałeś z NPC-em. Wygrałem przecież! Wygrałem? Wygrałem. I won! Wygrałem i jeszcze się zachwycałem technologią przy okazji. Zobacz, ile można... Ile można robić rzeczy, jak ma się wysokie IQ. Want me to wear it? Ale co? No załóż. Okej, okay, wszystko mamy. Lecimy. Yeah! Zamek. Dawaj go. Jakie mam te badże? Nie no, ten... Bo to jest... Statek Orsły w Super Mushroom Power Up. Nie, to jest dla słabiaków. Parachute Cup to jest to, co jest dla prawdziwych mobility enjoyers, jak ja, tak? Pograjmy trochę Mario. O, możemy próbować ten głos. It's me, Mario. Wahoo! Brzmi inaczej ten aktor głosowy, ale podoba mi się. It's me. Ja lubię. It's me. It's me. A Luigi? Okidoki, Luigi. Okidoki. Okej. Okay. A Yoshi, jak brzmi Yoshi? Yoshi. Yoshi ma easy mode. Nie podoba mi się to. Yoshi powinien mieć hard mode, słuchaj. Yoshi and Nabbit won't take damage, but they also won't transform with power-ups. No właśnie. Dlatego ja muszę grać... Możemy teraz Daisy. Ja chcę iść gdzieś, gdzie... O! Wandy tutaj gra. Ja chcę z nią zagrać w grę. Ja chcę zagrać z kimś, żeby ktoś był obok mnie, jak gram. Ale to takie marzenie. Dobra. Jaki jest mój aktualny stan IQ? Bo ja jestem dobry w wall jumpy, więc ja muszę teraz... Jest szansa, że się teraz odkuję porządnie, nie? Hit, hit,
Jak coś. Okej. A dobrze mi idzie, słuchaj. Słuchaj, drogi widzu. Kumulatywny widzu. Fuj! Mogło to być lepiej, ale udało się. Najważniejsze. Yoshi reach the goal. Yoshi zawsze reach the goal. Yoshi gra na easy mode. Ja nie słucham, co robi Yoshi. Nie porównuję się do Yoshiego, nie obserwuję, co robi Yoshi. Mi jest nic do tego, co robi Yoshi. Mnie to nie obchodzi, co robi Yoshi. Yoshi już robi, co chce. Jakby to też nie świadczy o mnie w żaden sposób, tak? Let's go. Yeah. Trochę boli cię Yoshi? Trochę mnie boli ten Yoshi. Oje. Nie, w sumie, kurczę, może to jest dobry bardzo do założenia, czy nie? Nie, w sumie ten z czapu jest lepszy, bo on na szybszy. Okej. Okay. Difficulty 4. I tu jest jakiś gostek, co gra Mario, nie? To jest tryhard totalny. Lecimy. Dobra. Fajny wstęp. Widzisz, co jest dobrą grą? Super Mario Maker. Czy zagrałem Super Mario Maker później? Przypomniało mi się właśnie. Bo to wygląda trochę jak poziom, który kiedyś zrobiłem w Super Mario Maker. To wygląda bardzo jak coś... Kaizo Mario trochę... Pomocy? Słuchajcie, nic mi się nie daje. Do tego jeszcze mi fatalnie idzie w grze. Te gwiazdki nie kłamały. Dobra, jeszcze raz. W ogóle ukończyli pierwszego Makera, ludzie. Co masz na myśli, ukończyli Makera? Że zagrali wszystko? Cześć. Normalnie? Vibe King, dziękuję. Wszystko. Ale kolektywnie, czy jedna osoba? Bo wiesz, jak jedna osoba, to imponujące. A kolektywnie, no to w sumie chyba wszyscy ukończyliśmy Mario Maker, nie? Razem, bo... Ale trudne. Skończyli wszystkie poziomy, jakie były zrobione. Aha, a był jakiś poziom... No bo jeśli ktoś zaplodował poziom, to musiał go przejść, żeby go zaplodować. Jedna plansza była, której nikt nie przyszedł poza autorem. A, w taki sposób, okej. Okay. Rozumiem. Czy wyłączysz możliwość oglądania zapisu w trakcie trwania streama? Powinienem to włączyć. Wyłączasz to po prostu co jakiś czas. Nie wiadomo, jak mi to będzie. Zle poziom może być bardzo zły dla mojego IQ. Jest dużo przegranych. Się zakluczować. Muszę lock-in zrobić tak zwane. Więc co mi pomoże? Zjem cukierek. Karaluch. Dziękuję, Marefin.
To nie jest doping. Michaele zjedzone, słuchajcie. Możemy też dalej. Shit, no come on. Dobra, po prostu nie spadnijmy, okej? Okay? Ile znalezienia? Okej, okay, 2 Wonder Seedy i 3 monetki. Dziesiątki. A te monetki to w sumie nie zależy na tym, bo to jest widoczne później na wyborze poziomów, czy ja je zebrałem, czy nie. Że wstydzę się, nie będę miał ich zebranych wszystkich. Kurczę! Bracie! Wstyd. Masz współpracę z Nintendo? Mam. Jeszcze raz. Ej, podoba mi się ten poziom. Ten poziom aktywuje we mnie psa. The dog in me. I got the dog in me, słuchajcie, i to jest ten poziom. Usuwa. Thank you bardzo, bardzo szybko. Co robi? Nie pytaj, Boże, wiesz o co mi chodzi. Nie pytajcie co robi już. Lecimy. Okej. Jeszcze jedna dziesiątka do złapania. Come on! Okej. Jest dobrze. Wierzę w nas. Dziesiątka, nie! Nie muszę powtórzyć nic. O, oh my god. Straszyłem się. Zaraz. A mogę. Nie wiem, no próbuję nowych rzeczy. I'm just trying something, okay? Zceniający ten kwiatek. Geniusz? Mogę dostać plus 5 punktów IQ za to? Proszę. Co najmniej, no come on, jakby to było warte tego. Nie! Tak! Udało się. Jeszcze aż za nisko podlecę. No i co? Bam. Ale jeszcze raz muszę przejść, żeby ten, że to dziesiątkę złapać jedną. Bo tego najbardziej szkoda. Twój aktualny stan IQ, 145. Daj mi to jeszcze raz. Podoba mi się ten przeciwnik w ogóle, ten byczek taki. Jest takie nawiązujące trochę do tych Mario Worldowych przeciwników, którzy byli bardziej inspirowani dinozaurami. Bardzo urocze. Nie trafiłem. Te ślimaki nie są robalami, jak coś. Te ślimaki mają muszle, więc... Widziałem tam jakieś podśmiechiwanie się ze mnie, żebym nazwał te ślimaki robalami, ale to nie jest moja opinia, którą ja mam. O, pomocy! Jeszcze raz. Triceratops. No, trochę. Ta przyklejana, ta formułka z tym miłej zabawy jest przerażająca. Weź taką grę, że za każdą przegraną ci robią lobotomię i faktycznie traci się jeden poziom IQ. I to jest jakby motywator dla ciebie. A ja się League of Legends wszystkim. Jest! Mamy to!
ta gra miała, ta gra wspinacz sobie na ciebie taki efekt. Nie no, tam IQ rosło. Tam IQ rosło, słuchaj. Może ja powinien zmienić karierę też, nie? Może to jest też to. Może być minus 5, za to spoko, jakby przyjmuję, nie? Na to tyle napracowałem sobie z tym IQ, żeby teraz korzystać, tak? Lobotomia dla pana, raz. Czekaj, czy ja muszę ukończyć ten poziom? Czy to już mi się zebrało? Jak to jest? Czy ja muszę dojść do końca poziomu? A nie, zebrały mi się! No, nara. Uciekam. Wygrana jest moja. Brawo. Kolejne W. Okej, okay, 14 Wonder Seedów mamy wystarczająco. Wpuszczaj mnie tam. I teraz zwalić ten zamek. Okej. Taki oceniający musisz być od razu. Kwiaty są niesforne. Wow! Fajne gumby. Fajny wariant gumby. Podoba mi się. Boże, to się boję. Jakich poziomów się najbardziej baliście w grach? Wasze najstraszniejsze wspomnienia. Ja, Rayman 3 i poziom z krawenami. Z kawenami? Jak oni się nazywali? Far Cry 1, jak się pojawiły mutanty. O tak! To była masakra. Te gostki są jak... Okej, okay, okej, okay. Let's kill him, let's kill him. Let's kill this guy with hammers. Oglądam ostatnio za dużo Dead Liona. Ale tak, tak lubię tego gościa. Pierwsza noc w Minecraft? Kasia się nie bała na pierwszej nocy w Minecraft. A może powinna się bać? Wtedy by jej nie zabił Creeper. Nie, czegoś takiego jak za dużo Northern Liona. O, to nie znasz mnie z okresu, kiedy grał w... jak to się nazywało? Ten Battle Royale, co się... co było bijatyką. Ja wtedy go oglądałem non-stop. Byłem jego największym fanem. Ojej, to normalne gumby pod spodem, pod tym. Zobaczcie, jakie są cute! Jest szokowany! Okej, okay, bo ja tutaj chcę się dostać, nie? Widzicie to? Nie. Czy mogę to? Nie. Jak to zrobić? O! Już wiem. Spróbujmy tak. Nie, trochę bliżej. Nope. A co chodzi z tymi słoniami? No, no takie zwierzęta, no. A, mogę przez ścianę w ogóle zdobywać rzeczy. To jest jakoś... Może ci mi podpowiedz, jak to zrobić. Ty, tych dwóch gostków, oni szaleją tam. Okej, okay, udało się. Musiałem nosem usmierdolić i weszło. Come on. Da się wejść w tę rurę? Czy pokonałbym Mario w formie słonia? Słuchaj, nie pokonałbym słonia, co dopiero Mario w formie słonia, okej?
O, Gostek umarł i mogłem mu pomóc w ogóle, nie wiem czy widzieliście. That's cute. Mogę pomóc jakiemuś dziecku francuskiemu. Przynajmniej tak mogę im pomóc. To po lewej wygląda jak logo Weyland Yutani. Co tu się dzieje? Oh god, oh god! Pomocy! Gdzie jest ten jakiś... Tam jest Yoshi! Yeah! O mój Boże, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi! Uwielbiam ich! Chodź, pomogę ci! Gostek! Gostek! Chcę się odwdzięczyć. Ej, super jest to, że można sobie pomagać. Online. To jest... To mi się podoba bardzo. Ale widzicie to, nie? Logo Weyland Yutani po lewej. Człowiek, który widział tylko Boss Baby. Ten film przypomina mi Boss Baby. Trochę tak, ale... Ale go zabiły. Przykre. Czy koło blokowane działa jak w New Super Mario Bros? Nie do końca, bo w New Super Mario Bros można było sobie przeszkadzać, nie? A tu chyba nie da się sobie przeszkadzać. Brat zwariował. Okej, okay, ale był ten stan. Chcę stworzyć listę kaczek występujących w Polsce, a z gry wiadomo, że wygra Karolinka, pisze na spokojnie tatu. A mandarynka? Też idzie twardo. Nie ma jej w Polsce chyba? Przepraszam, ale jest w... W Łazienkach Królewskich? Więc jest w Polsce, jak dla mnie. Warszawa to nie Polska. A! Sorry. Ty, tam... Jak się tam dostać? Okay. A, w sumie mam moc słonia. Spójrzmy to. Yeah, geniusz. Wszystkie trzy monetki złapane, słuchajcie. W sumie przesunę trochę kamerkę, żeście to widzieli, bo ona teraz zasłania to. O, zrobię tak. I was przesunę niżej. O, tak będzie git. I widzicie też teraz Wonder Seedy moje. Co, mogę tak zrobić to? Chyba? Czy nie? Czy to będzie... Nie, to nie będzie dobre dla gameplayu. Chyba jednak zostawię to po prostu w rogu na górze. Tam jest najbezpieczniej. O jakim reality show mówię, że jest spoko? Życie na kredycie. Na kredycie życie. Życie na kredycie mansion. Kasia się aktywowała jako jak sleeper agent. Fraza musiała zostać wypowiedziana, życie na kredycie. Jeszcze. Złapaliśmy wszystkie rzeczy w tym poziomie. Łatwizna. Łatwy poziom. Co sobie weszło akurat te słowa. Ta jasne, ustawione miałeś. François? François? Dobrze. Francuzi. Dużo Europejczyków w grach Nintendo, jak się gra online. Ciekawe, serwery są europejskie. Jak gierka? Super. Bowser Jr. powraca. Jest jedna z moich ulubionych postaci mariowych, to be honest. Ale brata zniszczę. Nawet nie wie. Młody. Młody! Język bicie dziecka.
To jest przykre. O, wow. Okej. Dobra, teraz możesz mieć większe szanse. Jeszcze raz? Jeszcze raz? Aj! Boże, cute, chodzi jak Godzilla. Uwielbiam go. Czy w Mario Sunshine jest implikacja, że Bowser Jr. jest synem Peach? Czy ja to dobrze rozumiem? Czy on bardzo prosto chce, żeby to była jego przybrana matka? Bardzo chcę, żeby to była stepmom jego, słuchajcie. The mom that stepped up. On na końcu zdaje sprawę, że to nie jest jego prawdziwa mama. Tak, bo on chce, żeby to była jego mama. Bowser mówi, że to zmyślili. Okej, okay, dobrze. Mam nad Steptor. Przez... Myślę, że to jego matka przez Bowsera. Bowser gaslightuje swojego syna? Czemu nie ma o tym nic na Twitterze? Bowser w wywiadzie mówili, że to zmyślili. Jej, odczarowaliśmy zamek, teraz jest normalny. Można mi robić normalne rzeczy. Daisy's Party, reclaim the pass. Dobrze. Dziękuję. Miło mi. O Jezu. Mario to jest to. Myślicie, że będzie Odyssey 2? Ja bym zwariował, gdyby zrobili Odyssey 2. Będzie film o kosmie zapowiadany 2 lata temu? W jakiejś formie będzie, słuchaj. Gdzie teraz, byku? Bracie. Na tych poziomach chyba jeszcze nie byłem. Robale. Ewidentnie. Z tych piraniowych, ale robale. Po sukcesie Odyssey totalnie mówi nerwu. Tak, tylko że wiesz, sukces gry u Nintendo nie oznacza zawsze, że oni zrobią po prostu sequel straight up, nie? Oni mają takie, o, to wyszło, git. Dobra, to ja zrobię teraz takie, nowe, nie? Co jest spoko, bo jest dużo dzięki temu nowych pomysłów, to bardzo szanuję, natomiast nie ma nigdy pewniaka na to, że wyjdzie sequel jakiejś gry. Takie sytuacje jak Galaxy 1 i 2 są rzadkością. Natomiast no, po Odyssey mam ogromne zaufanie do tego, że cokolwiek wymyślą nowego, jeśli chodzi o 3D Mario, takiego otwartego, to będzie banger. Fakt, że Tears of the Kingdom był po prostu sequel, nieptowa sytuacja była. Nie cytujcie mnie, jeśli o to chodzi, ale z tego co wiem, to miało być DLC, nie? Początkowo. Ludzie stwierdzili, to jest dobry koncept, robimy sequel z tego. I to była dobra decyzja według mnie, to jest dobry sequel faktycznie. No, trzeba rozwalić te cztery robaki i wtedy
Wlatujemy do Bowsera. Let's go. To jest jakiś sekrecik schowany? Aha, możemy popatrzeć na te kolorystycznie zgrane robale. Nie. Co mamy tutaj? Dawaj to. Rosalina Forever? Yeah. Ja lubię po prostu Peach. I'm just a Peach guy. Bartek z współpracą na stałe czy one shot? Wiesz co? Ja bym chciał, żeby się pojawiało coś się, nie? Ale na przykład po tym streamie, no to już... to też Nintendo zadecyduje. Może mieć inną opinię. Nie, myślę, że ten. Ja bardzo chętnie. Myślę, że to jest idealny pogawędkowy content, który ja bardzo lubię. Zobaczmy ten poziom. Ale flądra. Dawaj. Gram z... Who is this guy? Klemy? 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 Klemy z moim przyjacielem od teraz. Będziemy zawsze razem. Chodź, idziemy. Chodź, 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 chodź. Chodź ze mną, chodź. Proszę. Czekaj. Chodź, się uspokój się, już cię rozwaliło zaraz. On jest zbyt szybki. On nie wie, co robi. On gra luźno i szybko. Ja jestem bardziej wycofanym i spokojniejszym graczem. Razem możemy mieć wszystko. Fonda jest przerażająca. Muszę sobie grzyba zespomnieć. W Polsce są 23 gatunki kaczek? Oszaliście? To jest za dużo kaczek. Kaczka krzyżówka to jest jedyna kaczka, jaką potrzebujemy? Czy kaczka krzyżówka jest gatunkiem naturalnie występnym? Znaczy, no teraz tak, bo ten, ale jakby skąd ona się wzięła u nas i czy ona zawsze u nas była? Kaczka lodówka. O, nie, kolego, pomogę ci! Nie, 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 wracaj, 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 mam cię! Boże. Ale pomyślałem sobie o tym, żebym go nie złapał i bym go tak zawiódł. Byłoby mi tak smutno. A! I prawie to zrobiłem znowu. I got you, I got you. Ej, ja muszę tutaj dla niego być. Czuję się odpowiedzialny za niego. Spójrzcie, on jest taki bezradny. Klemi! Zwolnij, kolego! Misiu. I must protect Klemi. To jest moje... Moja misja życiowa od teraz. Stary i syn. Matka i syn. Klemi, uważaj! Klemi, gdzie jesteś? Klemi? Muszę zejść po niego. I ale się wpakował. W niezłe tarapaty. Tu jesteś, bracie. Co robisz? Poczekaj. Chodź, weź sobie ten. No. To. O, monetki. Musisz na dół. Patrz, dołem płyniesz. I później górą. Rozumiesz? Rozumie. O, oh, he's so smart! My baby! To mój syn! To mój syn! Widzieliście? Jaki on jest mądry! Klemi, czekaj na mnie! Poczekaj! Klemi! Okej. Okay. No, strzelaj, strzelaj do nich! Brawo! So smart! O Boże, sam się domyślił tego. Nie. Oberwało mu się.
Czekaj, ile ma lat? Czekaj, że to jest jakiś dorosły chłop. Chodź. Poradzisz sobie, wierzę w ciebie. Granice są w twojej głowie. Dawaj. He's just silly. On się cieszy, że można być. O, Wonder Seed, dawaj! Klemi, lecimy. O, zgubiłem go. Taki marcerek. Co on jest tutaj? Gdzie on jest? On sobie dobrze radzi. Ej, tu jesteś. Uważaj na siebie, tyku. Bytować. Burki. Nie. Źle zbytowałem. Klemi, chodź do mnie, chodź. Jest, uratowałem. Ciekawe, czy ja mogę liczyć na Klemiego, mam nadzieję, że tak. Nie, na pewno. Klem mnie nie zabił, prawda? Jakby jestem już zaangażowany emocjonalnie w niego. Z moim synem. Mamy to. Klemi, nie! Klemi! Mamy go! Let's go! We're so good together! Nie! Klemi! Pomocy! Pomocy! Pomóż! Jak ja. Czy mogę coś powiedzieć? Tak, mogę zrobić emotkę! Emotkuj do mnie, byku! Emotkuj do mnie, I need this. Found family. Czekaj, byku, bo ja wierzę. Ja wiem, że ty jesteś... I know you're into that baby shit. Ale ja muszę... Jestem profesjonalistą. Ja mam IQ do obronienia, słuchaj. Ja muszę... Spokojnie, tylko gra. Let's go. Pow! IQ mi podrosło? Dobrze. Gdzie Klemi? Ja mogę go dodać jakoś? Do znajomych czy coś? Znajdę go jeszcze? Klemi! Na górę poszedł? Widzieliście go? Ja nie mogę tam przejść jeszcze! Muszę przejść na poziom. I miss my boy. Where's my boy? Play online. I'm playing online, ok? Teraz słyszę, kto online mode? Znajdę go. Na pewno gdzieś jest. Nie wyszedłby chyba po tym. Dobra, zróbmy ten poziom. Bro got hit with that syndrome pustego gniazda. Rubber Bird Cove. Brzmi uroczo. Ali. Dobra, zrobimy ten Dolphin Kick Challenge. Jeszcze go spotkamy kiedyś. W Europie już późno, może poszedł spać. Może tak. On miał takie, jej, ale super, udało mi się przejść ten poziom z pomocą mojego przyjaciela. Bartka. Uuu.
Ale super! I poszedł spać i teraz śpi i sobie myśli, ale fajnie dzisiaj było w komputerze. O, ciekawe. Brat musiał sprawdzić się. Nie pamiętam jaki mam nick tutaj, ale wiem, że jestem super. Co kurwa mamy? Dobra umiejka. Bartek, cieszę się, że cię znalazłem. To ja, Klemi, dasz mi do znajomych na Nintendo? Tak, oczywiście! Klemi, czy potrzebujesz pieniędzy? Catfish to na Klemiego. Klemi. Poziom dla dzieci. Chyba. Patrzcie, jak to robię. Poziom dla Klemiego. Nie, Klemi jest... Klemi jest dobry w tą grę, tak? Czekaj. Wait. Czemu to jest zablokowane? Czy tu jest czasowy limit na to, żebym dotarł do tych monetek? Jak to chcę zrobić w takim razie? Ej, robimy to jeszcze raz. Ja muszę zebrać 10 monetek. 3 razy 10. Mój management nie pozwala nam razem grać. Musisz wysłać mi 5000, żebym mógł się oswobodzić. To ja, Klemi. Gdzie on jest? Dobra, mamy nową moc. Bartek, to ja, Klemi. Jakbyś mógł mi wysłać 300 le euro. Le euro. Le euro. Dobra, lecimy. No, łap to. Grzejemy. Aha, bo one są tutaj. Te kwiatki i musimy je dogonić. Ojo, ty dobre. Złapiemy. Mam tego psa w sobie. Będzie dobrze. Pa, 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 pa. What? No właśnie, byku. Check this out. Oj. Ciekawe, co Klemi powiedział, gdy zobaczył, jak sobie dobrze radzę teraz. Czy powiedziałby, kurczę. Ale fajny kolega. Źle poleciałem, no w prawo od razu to bym go ściął. Jeszcze jeden jest. On jest pierwszy, skubaniec. O Jezu, już nie mogę... Kończy mi się palec na gałce. Musiałem sobie poprawić drugi... Kurczę! Restart course. Bartek, to ja, Klemi! Miałem wypadek i mój Yoshi potrzebuje operacji. Dajesz, Daisy? Tutaj dołem chyba trzeba po prostu lecieć. O! Wyprzedzam wszystkich. Tak. O, Luigi! Cześć, Luigi. Może to będzie mój kumpel. O! Jest! Jest! Dogonimy, dogonimy! Patrzcie. Possible. I'm so good. O mój Boże. Gdzie jest ten ostatni? Dawaj go. Ale go obrabuję.
Bartek Semła Klemi. Klemi! Eiffel? O kurczę, ale mi poszło dobrze. Jestem kozowany z sosem, słuchajcie. To jest tylko jak na samą górę. Magnifique! Czekaj. Zasłużyłem na chipsy. Ty, IQ mi rośnie. Czy był Klemi? Klemi! Gdzie jesteś? Nie, to Yoshi jakiś. Napięcie rośnie. Mam wrażenie, że jak go już spotkam, to się popłaczę ze szczęścia. I just love that little guy. Myślisz, że Klemi cię pamięta nadal? Oczywiście, że tak. Uratowałem mu życie kilkukrotnie. No miałby nie pamiętać. To najważniejsza osoba w jego życiu. To jest mój syn. O! Jak się tam dostać? Ja trzeba pewnie przejechać jakąś rurą. Wow! Zimorodek! Zwracaj! Co to monety? Nie podoba mi się to. Izrael Junior. Okej. Okay. A gdzie jest Klemi? To nie jest Klemi. Może jest powód, że Klemi nie chce z to rozmawiać? Może nie jesteś takim dobrym ojcem? Ale przecież byłem bardzo wspierający! Pewnie byłem dobry. Co masz na myśli? Oh my god! No był to chaos. Na głowę im. Dawaj. Dobrze. O, myślałem, że wszystkich porobię. Ciągle za nim chodziłeś i dałeś mu spokoju. Chodziło... Po prostu chciałem, żeby był bezpieczny. Nie chciałem, żeby mu się coś stało. Dbałem tylko o jego bezpieczeństwo. Okej. Okay. Nie jestem rad opiekuńczy. Klem jest na terapii, właśnie omawia to, jak lacy z tobą i pozwalają mu się otworzyć na ludzi. A to nie jest moja wina. Ja po prostu chciałem dobrze. Chciałem dobrze dla niego. Byłem takim ojcem, jakim potrafiłem być. Stary, który zostawił swoją rodzinę dla breakdance'u, też myślał, że był dobrym ojcem. Ale ja bym... Nie, jakby mieliśmy super relację, motkowaliśmy razem. Ja trochę częściej niż on, ale... Nie, o co wam chodzi. Aj. Emotkował z poczucia powinności? O mój Boże, nie! Źle puściłem robaka. To sobie wypij, spróbuj, nie wiem, zjedz? Co cię powstrzymuje, gościu? Żyj pełnią życia! Hell yeah! Motka megafonu zaczęła wołanie o pomoc. Nie!
Nie zgadzam się. Emotki love bombing? Nie, no jak? Można zmienić. On faktycznie wybrał tą emotkę. Mógł wybrać taką na przykład, nie? No i wtedy to by było... A taka to jest taka przyjazna emotka, to jest przyjemna emotka. Myślę, że nacechowana raczej pozytywnie, nie pejoratywnie. No cope. Halo Nintendo, czy moja gra jest popsuta? Nie, wszystko działa. To czemu Klemi nie dzwoni? To czemu Klemi nie emotkuje? Oh my god. Mario reached the goal, okay. Gdzie jest Klemi? Liv. Hej, Liv. Myślisz, że Klemi znalazł swojego nowego Bartka? Nie. Totalnie nie. Widzisz, ja na przykład jestem... Ja nie jestem zainteresowany na przykład... Kto to jest? Liv. Nie, we're just acquaintances, ok? Liv, czekaj na mnie! Znaczy, nie musisz, jak nie chcesz, ale... Ale fajnie się bawimy. Ej, super jest ten poziom. Z tym odwróconym tym. Yo! Ej, Liv jest prosem. O, czekaj, bo ja mam tutaj ten, dziesiątkę, muszę je złapać. Już tam idę. Liv. Jak śpiewał Dawid Podsiadło, nie będę ciebie szukać w nim. Okej. Okay. Zbyt zajęty, żeby ze mną emotkować. Nie poświęca mi wystarczająco czasu, mam wrażenie. Okej. Okay. Chyba musi jeszcze trochę minąć czasu. Oh my god! O! Hell yeah. Gdzie jest Liv? Pokazałem Liv sekret. Siema, muszę wam powiedzieć o tym, co mi się ostatnio wydarzyło. Grałem sobie na Switchu w Super Mario Wonder na moim głównym koncie, Klemi. Podczas gry online dołączył do mnie jakiś Bartek. Stwierdziłem, że spoko, pogramy sobie. Debil chodził ciągle za mną jak pięciolatek i spamował jakimiś durnymi emotkami. I parę razy odzajem niezgrzeczności, ale on nie przestawał. Tylko skończył się level, spieprzyłem tak szybko jak mogłem. Obym już więcej na niego nie trafił. Nie było tak. Klemi by tak nie napisał.
Klemie napisałby tak po francusku. Bonjour, je dois vous parler de quoi. Czekajcie, bo ja ignoruję. Oh my god, he's so engaged. To idzie, to wszystko dzieje się trochę za szybko, Liv. Wiesz co? I'm just having fun, you know. Moje IQ rośnie. Little shopping might be nice. To idź se coś kup. Ja grinduję, jestem grindset w tej chwili, kostku. Dobrze mi się bawiło z Liv. To był dobrze spędzony czas. Dobra. Myślę, że na dzisiaj koniec z Mario. Chociaż... Co jest klejny? Ain't the finest man. Teraz ty zostawisz Liva? No tak działa. You can't leave Liv. A gdzie on jest? On też zniknął. No będziesz jeszcze streamować? Zobaczymy. To było zabawne. To jest dobra gra. WarioWare generalnie. Bardzo lubię tą serię. Dobra. No. To był stream w partnerstwie z Nintendo. Zapraszam do zapoznania się z grą Super Mario Bros. Wonder. Kto wie, może to wy poznacie swojego... Jak on miał? Klemi. Klemiego.